Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejszą partię, którą dla Was przeanalizuję, miała miejsce w 2020 roku, grana w Ustroniu na drużynowych mistrzostwach Polski, pierwsza liga. Miałem przyjemność grać na trzeciej szachownicy z arcymistrzem Jurijem Zezulkinem, pozdrawiam serdecznie i przechodzę do analizy. Postanowiłem zagrać jak zwykle posunięcie d4, które jest moim koronnym debiutem, koronnym pierwszym posunięciem, powiedzmy w ten sposób. Przeciwnik odpowiedział skoczek f6. Przyznam się szczerze, że wiedziałem tak na 90%, jaki debiut tutaj powstanie, a mianowicie po ruchu c4, posunięcie g6, skoczek na c3. D5 Był, by, było to posunięcie, również w moich przygotowaniach, w moich analizach przed partią, wiedziałem, że przeciwnik gra obronę Greenfelda. No właśnie, ja tutaj mam pewne warianty też przygotowane na ten debiut, aczkolwiek chciałem zaskoczyć e, przeciwnika e, wyborem e, innym niż zwykle, również siebie też zaskoczyłem. E, zobaczymy, jak to się potoczyło dalej. Na razie ruch skoczek F3, jak najbardziej naturalny, moi drodzy. Jeżeli gramy obronę Ginfelda, często tutaj się zbija na D5 pioneczka, skoczek odbija, gramy E4, skoczek wybija, BC i tak naprawdę tutaj czarne grają o centrum, grając C5, koniec G7 robiąc Roszadę. Wszystko to są plany takie dosyć powszechne i bardzo znane, grywane bardzo często, ale właśnie ja postanowiłem troszeczkę zagrać inaczej. Grając skoczek F3, z nadzieją na to, że przeciwnik sam tutaj zbije pionka i zagram ewentualnie posunięcie E4 z silnym centrum. Oczywiście ten ruch Arcymisz by nie wykonał tak po prostu, tylko wyczekiwał, aż ja tutaj wybiję na D5, co jest takim klasycznym zagraniem w Greenfeldzie. Posunięcie goniec G7, no i uwaga. W tym momencie właśnie miałem tą pozycję również na szachownicy w przy przygotowaniach. No nie trudno mieć po czterech ruchach, oczywiście. No, ale zastanawiałem się właśnie, jak tutaj zagrać. Moim głównym ruchem to jest ruch e, Goniec F4. Również ciekawe poz pozycje powstają po Hetman B3. Nie będziemy się zagłębiać w teorię debiutów, zabrakłoby nam tutaj e, czasu na antenie, ale. Pokażę od razu ruch, który tutaj e, przyprawił e, troszeczkę przeciwnika, może oból głowy. Takie miałem e, wrażenie, bo ruch H4 bardzo dziwny na pozór. E, przeciwnik na pewno z takim ruchem się spotkał wiele razy, ale zaskoczyło mnie to, że on myślał teraz nad posunięciem e, jakieś. E, mój przeciwnik, przepraszam, mówię on, nie jesteśmy na ty, ale mój przeciwnik e, myślał nad ruchem jakieś 15 minut co najmniej, co mnie bardzo. E, Zaskoczyło. Przypuszczam, że teoria debiutów może już nie była aż tak bardzo znana przez mojego przeciwnika, dlatego też zastanawiał się nad planem gry. No i uwaga, po tym posunięciu można grać wiele ruchów. Można zbić tutaj, można zrobić roszadę. H5 też było brane pod uwagę, aczkolwiek H5 mi się bardzo podobało, bo piękne pole na G5 utrzymuje. No ale mój przeciwnik zagrał posunięcie H6. Powiem Wam szczerze, że był to ten ruch, którego tak naprawdę mocno nie analizowałem w swoich przygotowaniach. Dziwne, prawda? Znaczy dziwne było dla mnie, bo uważałem, że ten ruch już nie jest najlepszy, gdyż ja mam zawsze to posunięcie H5 w pewnych momentach do zagrania. Jasne, że ten ruch H6 tutaj broni pola G5 i nie wskakuje żadną figurką, nie atakując przeciwnika, nie ustawiając się dosyć fajnie aktywnie na skrzydle. No, ale ten ruch w analizach odrzuciłem, i powiem wam teraz, nastąpiła czysta improwizacja z mojej strony. Aczkolwiek taka wiedza ogólna pozwoliła mi grać tutaj w miarę myślę, że y, logicznie i w miarę dobrze. Tak mi się zresztą wydawało. I przejdźmy do, dalej do posunięć. Wybiłem teraz tutaj pionka na D5. Y, oczywiście mogłem spróbować zagrać swoje goniec F4, również, ale H4 już. Już chciało mi się h5 i g5 by mi od razu tutaj gońca mogło odstraszyć. Więc, więc postanowiłem wybić. Przede wszystkim odstraszając skoczka, odciągając skoczka od posunięcia właśnie od obrony punktu h5, więc już mój pionek miał okazję tutaj zagrać i powalczyć tutaj o przestrzeń i zaatakować skrzydło e, królewskie przeciwnika. No ale to jeszcze nie ten moment. E, tutaj postanowiłem zagrać e4. I skoczek wybił na C3, pionek wybił na C3. Są to charakterystyczne struktury w obronie, Greenf obronie Greenfelda. Zauważmy tylko jedną taką bardzo ważną rzecz. Ta struktura mogłaby powstać jak najbardziej, ale bez pionka H4 i bez pionka H6. Te pionki mogłyby być na tych swoich miejscach, i charakter pozycji już jest troszeczkę inny. W tym momencie jest troszeczkę inny, na czym mi właśnie bardzo zależało. No, ale posunięcie C5 standardowa procedura. Tutaj chcemy atakować centrum. Wybić oczywiście nie można, bo mamy tutaj strzał gońcem na C3, więc robi się bardzo nieprzyjemnie. Dlatego też goniec E3. Wzmacniam to centrum na D4 i posunięcie Hetman A5. Też standardowy ruch, jak najbardziej normalny, dobry, prawidłowy, który walczy tutaj o pionka C3 i powoduje też opcję dla czarnych, żeby wybić z C na D i uniemożliwić zbicie pionkiem. No właśnie, moi drodzy, ja w tym momencie się troszeczkę zamyśliłem około 15-20 minut nad posunięciem myślałem niby początek gry, ale już troszeczkę inaczej to wygląda powiem w ten sposób podstawowym ruchem jest ruch Hetman D2 żeby po wybiciu odbić pionkiem trzymać centrum, ale bardzo mi się nie podobało to, że Hetman wybije na D2 i wymienimy Hetman i przejdziemy do końcówki oczywiście to jest jak najbardziej normalna pozycja, tak można byłoby grać bez problemów żadnych jeszcze tutaj fajna opcja jest skoczek D2 z od zadaniem pionka, wieża c1, tam są e, piekielne i piekielna inicjatywa, no ale e, jak mówię, nie znałem troszeczkę tutaj już tych wariantów, tych schematów aż tak bardzo dobrze, e, no i nie zagrałem hetman d2, nie chciałem wymieniać hetmanów, byłem po prostu od początku partii nastawiony na atak, na atak tutaj e, pionkiem h i no, kilka partii sobie przejrzałem, e, bardzo mi się one spodobały i mniej więcej wiedziałem, jak tutaj reagować, no ale posunięcie goniec e2 nastąpiło z mojej strony i uwaga Prowokuje przeciwnika tutaj do wybicia na C3. No ten ruch jak najbardziej jest możliwy. Z programem komputerowym, no bym sobie prawdopodobnie nie poradził. Hetman bije na C3. No to jest możliwość zagrania król F1, nawet taki, taki dziwny ruch, dlatego że tutaj zostawiam wieżę na H. I planuję potem szybka, szybko zagrać wieżą na C1 i atakować tego pionka na C5. Moi drodzy, aktywność przede wszystkim, i tutaj nastawiłem się na oddanie pionka za, za inicjatywę w rozwoju figur. No ale w partii nastąpiło bicie na D4. No i uwaga. Tutaj czarne już mają całkiem dobrą grę, bo mają nienaruszoną strukturę pionków i żadnych problemów. Ja nie mogę odbić pionem. Jedyną dobrą opcją było odbicie gońcem, co mi się też nie podobało. Ja miałem już w zamiarze inną grę, mianowicie bicie skoczkiem na D4. I od razu Wam powiem: to bicie na D4 jest najgorszą opcją dla białych, no ale ja bardzo mocno wierzyłem w tą pozycję i intuicyjnie. Czułem, że w ten sposób muszę grać, bo po na przykład wybiciu na C3 gram król F1, grożę wieża C1 ze zdobyciem gońca na C8. Jasne, że czarne zdążyłyby zrobić ruszadę, ale bardzo mocno wierzyłem w to, że zagram H5, będzie zagranie jakieś G5, wejdę skoczkiem na F5 i będę tutaj poniekąd rządził. No, aczkolwiek moje myślenie tutaj było nieco błędne, no ale na szczęście przeciwnik. Po partii jak troszeczkę analizowaliśmy, tutaj powiedział, że powinien zbić tu na C3 i grać normalnie pozycję. Zgadzam się z tym jak najbardziej, no ale przeciwnik zagrał skoczek na C6. Z czego się już bardzo ucieszyłem, ponieważ zdążyłem zrobić roszadę. Rozwój przede wszystkim. Zdążyłem zrobić roszadę i takiego posunięcia jak teraz bicie na C3 kompletnie się już nie boimy i nie należy do najlepszych, bo mamy wieża C1, tutaj opcja zbicia na C6 i jest w porządku. Po prostu mamy szybko schowanego króla i możemy działać już bardziej odważnie. Przeciwnik zagrał goniec D7. To są również standardowe ruchy w obronie Grinfelda. Ale w tym momencie one nie są jakieś takie super dokładne, chociaż na, patrząc na niższy poziom, no, wyprowadzam figurę, bronię skoczka, wszystko w porządku, prawda? Ale w tym momencie właśnie troszeczkę się rozgrywam. Dobrą opcją jest zagranie, na przykład teraz H5, wieża B1. Zauważcie, że po wieża B1 tutaj dwa pionki wiszą, no, takie tutaj posunięcia sugeruje komputer. Ale ja zagrałem Hetman na B3, co mi się podobało bardzo, dlatego, że bronię tutaj tych pionków, a przy okazji Hetman bardzo ładnie spogląda na pionka F7, no i przede wszystkim grożę tutaj taką opcją zbicia na B7. No, przeciwnik w tym momencie zagrał wieża B8. Niby ruch pasywny można powiedzieć, no ale cóż grać innego moi drodzy? Bo jak na przykład byśmy zagrali B6, troszeczkę tu się pola osłabiają. Hetman się, y, można powiedzieć, lekko blokuje, nie ma pola ucieczki. No i wieża B8 ze strony arcymistrza. No, i w tym momencie czułem się bardzo dobrze w tej pozycji. Czułem się pewnie y, i postanowiłem. Y, już przeciwnika nieco podręczyć. Zauważmy, że przeciwnik też nie ma zrobionej roszady. To jest dla nas plus, więc zagrałem H5. Nie czekając na nic, bo wiadomo, że tutaj długiej roszady również nie będzie. Jakby była, to ten atak myślę, żeby był jeszcze silniejszy. Poza tym na pionek na F7 wisiał, więc nie można było tej roszady zrobić. No i H5 poszło. Przeciwnik, no, słuchajcie, takiego ruchu kompletnie nie analizuje. Po prostu taki ruch H5 się gra. Jak jest wybicie, to jest osłabiona roszada i można próbować grać odważniej, typu jakieś f4, może skoczek f5, nawet z zadaniem pionków, otworzeniem pozycji. Także bicia kompletnie nie analizowałem. To jest od razu umyka moim analizom i koniec, ale. Tak należało według komputera zrobić. No komputer lubi zbijać pionki. E, przeciwnik zagrał posunięcie G5, z czym się liczyłem, jak najbardziej. I teraz e, nastąpiło, e, myślę, że bardzo fajne uderzenie. Tutaj silniki również podpowiadają ten ruch. Zagrałem posunięcie F4 bez większego namysłu. E, sprawa jest prosta. Słuchajcie, otwieram linię F. Hetman już jest w gotowości i próbuje atakować y, punkt F7, wykorzystując to, że przeciwnik nie ma zrobionej roszady. No i ruch F4, jak najbardziej, myślę, że jest dobrym posunięciem agresywnym. Jak widzimy, mój król troszeczkę się odsłania, pion daleko. Tutaj jeden pionek go broni, ale widzimy, że gońce są na straży, gotowe. E, wszystko się ładnie broni i po posunięciu e, GF. Silnik podpowiada, że najlepszym ruchem jest od razu bicie wieżą na F4, żeby atakować mocno punkt F7, ale ja miałem inne zamiary. Postanowiłem po prostu zbić skoczka na C6, dlatego że bałem się, może nie tyle bałem, ale obawiałem się takiego ruchu skoczek E5 który by ładnie tutaj wszystko bronił, nie chciałem tego, aczkolwiek można by było mimo wszystko zagrać, analiza pokazuje, że po biciu na przykład na F4, skoczek E5 można by próbować na przykład grać skoczek F5, bardzo fajne pole dla skoczka w grze środkowej jak tak się zdarzy, no to tylko klaskać i podziwiać tą figurkę, no ale miałem inne zamiary, już konkretnie chciałem zagrać, zbiłem tutaj, goniec zbił na C6, ale jeszcze powiem wam szczerze, że myślałem o zagraniu goniec F4, ale po gońcu F4 planowałem coś takiego. No, atakuje wieżę. Wieża musi gdzieś tam czmychać, na przykład na C8. I myślałem o takim posunięciu goniec C7 z atakiem na Hetmana. I z jednoczesnym atakiem tutaj na F7, ale y, potem patrzę, że jest ruch y, Hetman C5 z szachem, i wszystkie moje tutaj taktyczne plany y, się kończą, tak naprawdę. Ale dostrzegłem ruch wieża F4, no to jest takie też posunięcie, myślę, że y, dobre i y, dynamiczne, dlatego że od razu atakuję punkt F7, to już się powtarzam. Ale też mam opcję wprowadzenia wieżyczki na pole F1, co jest dobrą opcją. No, i teraz mój przeciwnik e, powinien zrobić roszadę, zabezpieczyć króla, wieżą, bronić na F7. E, no, powiem wam, że ten ruch byłby najlepszy. Tak, silniki podpowiadają, no, ale grałbym swoje, zagrałbym wieżą na F1 i naciskał na punkt F7. Przeciwnik mógłby zagrać na przykład na E6. I analizowałem tu z przeciwnikiem, że wieże G4 bardzo by tutaj tego króla męczyła. A potem jakieś posunięcie E5 kompletnie odcinające Hetmana, prowokujące również go do bicia. No, jakiś tam goniec D4 w przyszłości. Taki tok myślenia tutaj w tej partii miałem. Mocno się w nią nie zagłębiałem, ale wiedziałem, że tu jest dobrze. Czułem, że tu jest dobrze i się nie myliłem. Przeciwnik zagrał nie roszadę, tylko posunięcie E6 od razu, żeby tego pionka poniekąd obronić. Ja tu się nie zastanawiałem ani sekundy wieża A na F1. Zagrać taki ruch trzeba. Po prostu zdwajam wieże, a co przeciwnik zagra? Zobaczymy to jego zmartwienie, prawda? No tutaj po roszadzie e, można byłoby właśnie próbować grać wieża g4 e, także moż, można by było spokojnie tutaj przeciwnika po tej linii atakować e, no mój właśnie tutaj e, znowu przeciwnik użyje tego słowa, arcymistrz postanowił wybić na c3 pionka jasne, liczyłem się z tym e, e, po tym jak sobie troszeczkę poanalizowaliśmy tą partię e, to właśnie powiedział mi mój przeciwnik, że Liczył tylko na to, że ja wybiję Hetmana, goniec wybije, wieża bije na F7. No i powiedzmy tutaj, czarne no nie stoją jeszcze jakoś tak tragicznie mocno. Białe są troszeczkę lepsze, ale y nie docenił po prostu bicia na F7, co w partii nastąpiło. Dla mnie to był taki ruch bardzo naturalny, dlatego, że tu są już kłopoty. E, teraz tutaj na przykład grozi bicie na przykład na C3, grozi bicie na A7, e, przede wszystkim męczę też gońca, król nie ma roszady, no Hetman tu nie czuje się zbyt dobrze, a ja sobie stoję w miejscu. No i e, tutaj nastąpiło wybicie, wybicie i zauważcie, że ja nie straciłem tempa, to przeciwnik teraz musi zagrać posunięcie. Atakowany jest Goniec przede wszystkim. No, pozycja e, troszeczkę się uprościła, ale zauważcie, że jestem ciężką figurą w obozie przeciwnika. Wprawdzie nie mam tutaj jakiś opcji od razu wybijania pionków i wygrywania tego w bardzo łatwy sposób, ale są już dobre opcje. E, goniec F8 ze strony e, tutaj e, czarnych. E, no i teraz można by pewnie prawdopodobnie zbić na A7, aczkolwiek nie chciałem być pionkożerc pionkożercą od razu, tylko chciałem wykorzystać to aby zaatakować słabe pionki. No i wieża z F na F6, z F7 na F6 atakuje bezpośrednio piona. To był mój główny cel, wzięcie tego piona, a przy okazji zauważcie, że bardzo tutaj też mocno naciskam na pionka H6. Ze strony tutaj arcymistrza nastąpiło goniec D7, obrona pionka. Mój przeciwnik miał troszeczkę mniej czasu w tym momencie, ale też myślę, że już się pozycja mu bardzo nie podobała. Ja postanowiłem zbić po prostu pionka. Mieć pionka więcej to jest na pewno fajna opcja. I jeszcze opcja ataku. Wieża A8 ze strony czarnych, i grzecznie wróciłem na E3 żeby cały czas męczyć tego pionka na h6. Mój pion zaawansowany h5 jakby pozbył się tutaj przeciwnika na h6 to bardzo łatwa droga już do przemiany by była. Dlatego też e, nastawiałem się na słabości. E, wieża a2. No i dobra. Tutaj e, moi drodzy przeciwnik, znowu używam tego słowa przeciwnik, wybaczcie e, próbuje mi tutaj na G2 zrobić krzywdę takie miał pewnie zamiary wieża G8 i żeby tutaj jeszcze spróbować znaleźć jakąś kontrę e, na pewno jest dużo fajnych posunięć, które podpowiada komputer, komputer na przykład podpowiada goniec C4 goniec G4 z opcją wybicia od razu z, atak z atakiem od razu bezpośrednim, ale ja postanowiłem zagrać grzecznie wieża F2 z jakąś tam opcją, że może goniec z odsłony wyjdzie i z szachem i wybije wieżę na A2. Moi drodzy, pozycja białych jest bardzo dobra. Dwa, jest jeden pionek więcej, cały czas są naciski nic tam nie grozi, planowałem tutaj zagrać goniec C4 w następnym ruchu, po prostu atakować wieża broni G2, asekuracja przede wszystkim wszystko jest tutaj w porządku, no ale dostałem prezent teraz od arcymistrza przypomnę, że miałem troszkę już mniej czasu, pewnie też troszeczkę niechęci z gry, tak, tak, to są moje przypuszczenia, może było inaczej B5 jest ruchem, który i już no, przegrywa poniekąd. Poniewo, poniekąd przegrywa. Można sobie zatrzymać na chwilę film, znaleźć dobre posunięcie dla białych. 3 sekundy: 1, 2 i 3. Moi drodzy, wieża bije na E6. Wieście, czy nie, w tym momencie Juri y, Zezulkin poddał partię. Z czego się bardzo ucieszyłem, e, zaufał mojej sile gry i e, nie kontynuował tej partii. E, dlaczego poddał przeciwnik tą partię? No, poleciał przede wszystkim drugi pionek. A jeżeli tutaj czarne wybiłyby na e6, no to ja zbijam gońcem kolejnego pionka z szachem. No, król musi odejść na jakąś pozycję, ewentualnie zagrać goniec na d7. Powiedzmy goniec d7, no to ja wybijam. Król wybija i wybijam na a2. No, policzcie sami pionki. Przewaga jest na tyle wysoka. E, że bez problemu bym tą partię wygrał. No, ośmielę się powiedzieć, myślę, że nawet z Mistrzem Świata, Magnusem Karsenem są trzy pionki więcej, nic mi nie grozi, tu jest cały czas słabość, aktywna wieża, słaby król. No, końcówka jest totalnie przegrana. Także mimo wszystko bardzo serdecznie dziękuję arcymistrzowi za zaufanie, że już zaufał mi, że jestem w stanie wygrać tą pozycję. No i cóż, piękny skalp dla mnie, bardzo się z tego punktu cieszyłem ranking arcymistrza może nie jest taki super zadowalający jak na arcymistrza 2410, ale Jurij Zezulkin ten ranking miał powyżej 2550 grubo w, w latach gdzie grał w szachy myślę, że najlepiej. Także myślę, że ciekawa partia, ciekawe doświadczenie. No i cóż, no mam nadzieję, że Wam się podobało. Wynieśliście kilka tutaj fajnych wskazówek. Serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!